Mimo spokojnego poranka, w którym promienie słońca delikatnie przenikały przez zasłony, dla Ewy rozpoczęło się piekło. Wiedziała, że coś jest nie tak, gdy obudziła się z dziwnym uczuciem osłabienia. Pierwsze myśli, które przemknęły jej przez umysł, dotyczyły jedynie rutynowych obowiązków dnia. Jednak gdy próbowała wstać z łóżka, zrozumiała, że coś jest bardzo nie w porządku. Stefanie! Zawołała, czując, jak słabną jej siły. Jej mąż, Stefan, pojawił się w drzwiach sypialni, a na jego twarzy malowało się wyraźne zaniepokojenie. Co się dzieje, Ewo? Z trudem ją podeprze, Stefan pomógł jej usiąść. Czuję się bardzo słabo. Nie mogę się ruszyć. Poczucie paniki ogarnęło Stefana, ale starał się zachować spokój. Pomógł Ewie wyjść z łóżka i razem skierowali się do łazienki, gdzie Stefan chciał zmierzyć jej temperaturę. Po kilku chwilach zaniemówił. Co jest grane? Zapytała Ewa, widząc w oczach męża wyraz niepokoju. Masz temperaturę ponad 39 stopni. Ewa spojrzała na Stefana ze zdumieniem. Tak wysoka gorączka była niepokojącym znakiem, zwłaszcza że wcześniej nie czuła żadnych objawów choroby. Strach zaczął w nią wdzierać się coraz silniej, gdy zrozumiała, że coś jest naprawdę nie tak. Stefan natomiast próbował zachować spokój, choć widocznie był zaniepokojony. W ich dotychczasowym życiu nie mieli do czynienia z poważnymi problemami zdrowotnymi, dlatego ta sytuacja była dla nich zupełnie nowa i przerażająca. Musimy zadzwonić po pomoc, powiedział Stefan stanowczo, starając się opanować drżenie głosu. Ewa kiwnęła głową zgodnie. Nie miała pojęcia, co się dzieje, ale instynktownie wiedziała, że potrzebuje pomocy medycznej. Jednak nawet gdy obaj usiedli razem w oczekiwaniu na przyjazd karetki, nie mogli przypuszczać, jak bardzo ich życie właśnie się zmieni. Wizyta u lekarza przyniosła więcej pytań niż odpowiedzi. Po szeregu testów i badań, lekarze nie mogli znaleźć przyczyny stanu Ewy. Jej wszystkie wyniki były w normie, nic nie wskazywało na to, dlaczego kobieta, która jeszcze kilka dni temu była pełna energii, teraz leżała osłabiona w łóżku. Ewa czuła się jak na huśtawce emocji. W jednej chwili była pełna nadziei, że lekarze znajdą przyczynę jej stanu, a w kolejnej ogarniał ją strach i niepewność co do przyszłości. Patrząc na Stefana, widziała w jego oczach to samo uczucie bezradności, które ją ogarniało. Nie rozumiem. Jak to możliwe? Westchnęła Ewa, próbując zrozumieć sytuację. Lekarz, patrząc na dokumentację medyczną, tylko pokręcił głową. To jest dla nas zagadka, pani Ewo. Musimy przeprowadzić więcej testów. Te słowa brzmiały dla Ewy jak wyrok. Nie wiedzieć, co się dzieje z jej własnym ciałem, było przerażające. Czuła się, jakby wkrótce miała stracić grunt pod nogami. Stefan próbował zachować spokój, ale widok jego żony leżącej w szpitalnym łóżku, zasłabniętej i bezradnej, łamał mu serce. Nie był w stanie zrozumieć, dlaczego los postawił ich w tak trudnej sytuacji. Chciał być silny dla Ewy, ale w środku dręczyły go wątpliwości i obawy. Po wyjściu ze szpitala, wracając do domu, panowała między nimi cisza. Każde z nich zagłębione było w myślach, próbując zrozumieć, co się dzieje i jak sobie poradzić z tą nową rzeczywistością. Jedno było pewne, ich życie właśnie zmieniło się na zawsze, a tajemnicza choroba stała się centralnym punktem ich codzienności. Tygodnie płynęły, a wraz z nimi nadzieje na znalezienie odpowiedzi stopniowo ulatywały. Ewa i Stefan przechodzili od jednego lekarza do drugiego, od jednego szpitala do kolejnego, ale nic nie zmieniało się. Niezidentyfikowana choroba dalej trzymała Ewę w swoich szponach, a każda kolejna wizyta medyczna tylko pogłębiała ich frustrację i bezradność. Każde badanie, każdy test przynosił nadzieję na rozwiązanie zagadki, ale za każdym razem kończyło się na kolejnym zawodzeniu. Wyniki wciąż były niewytłumaczalne, a lekarze wydawali się być równie zagubieni co Ewa i Stefan. Bez względu na to, jak wiele próbowali, nie mogli znaleźć ani jednego śladu, który doprowadziłby ich do rozwiązania tajemnicy choroby, która nagle zaatakowała Ewę. Nie dajemy rady, westchnął Stefan jednego wieczoru, kiedy siedzieli w ciszy w swoim salonie, otuleni mroczną atmosferą niepewności. Nie mamy pojęcia, co dalej robić. Te słowa były jak cios dla Ewy. Czuła się kompletnie bezsilna, jakby płynęła w ciemnościach bez widocznego wyjścia. Wszystko, na co mogła liczyć, to wsparcie Stefana, który trzymał jej dłoń, dając choćby odrobinę pocieszenia w tej beznadziejnej sytuacji. Łzy spływały jej po policzkach, a serce biło jej mocniej w klatce piersiowej.
Wiedziała, że muszą jakoś znaleźć siłę, by stawić czoła tej trudności, ale w obliczu takiego cierpienia wydawało się to niemożliwe. Jedyna rzecz, jaką mogła zrobić, to trzymać się Stefana, czując jego wsparcie, mimo że sam nie miał odpowiedzi. Jako para musieli walczyć, ale każdy kolejny dzień przynosił im nowe wyzwania i coraz większe obciążenie psychiczne. Miesiące płynęły, a choroba nadal trzymała Ewę w swoich szponach, nie pozwalając na żadne poprawy. Pomimo prób leczenia i poszukiwań przyczyny, stan zdrowia kobiety nie ulegał poprawie. Każdy kolejny dzień był walką o życie, a każda chwila spędzona w cierpieniu stawała się testem dla ich miłości. Jednak najbardziej bolesne dla Ewy było zauważenie, jak zmęczony był Stefan. Widziała to w jego oczach, które traciły blask, w sposobie poruszania się, który stawał się coraz bardziej ospały, w jego coraz rzadszych uśmiechach, które były tylko chwilowym rozbłyskiem w morzu trosk i zmartwień. Stefan, nie musisz tego robić, szepnęła mu jednej nocy, kiedy siedzieli przy jej łóżku, otoczeni ciszą i ciemnością, która otaczała ich jak płaszcz niepewności. Mogę zrozumieć, gdybyś chciał odejść. Jej słowa były pełne troski i współczucia, ale także głębokiej bezradności. Widziała, jak trudno jej mężowi jest patrzeć na jej cierpienie, jak bezsilnie stara się znaleźć rozwiązanie, które przyniosłoby ulgę. W jej głęboko ukrytych myślach rodziła się myśl, że może lepiej byłoby dla Stefana, gdyby uwolnił go od tego ciężaru, którym była jej choroba. Stefan spojrzał na nią, jego spojrzenie pełne było miłości i determinacji. Nie mów tak, Ewo. Nie zostawię cię samej w tym. Te słowa były dla niej jak promień nadziei w mroku, ale choć mówił tak stanowczo, Ewa mogła wyczuć w jego głosie i spojrzeniu ukrytą troskę i obawy. Był gotów walczyć dla niej do ostatniego tchu, ale nie był w stanie ukryć, jak bardzo ta sytuacja go niszczyła. Mimo że ich miłość była silna, stan Ewy stawiał ich związek na niezwykle trudnej próbie. Jednego dnia, gdy Ewa leżała w swoim łóżku w domu, słyszała, jak do ich domu przyszła teściowa. Z początku nie zwracała na to uwagi, przypuszczając, że rozmawiają o bieżących sprawach domowych. Jednak słowa, które następnie padły, wstrząsnęły nią do głębi. Mówię ci, synu, wywieź ją do odległej wioski. Ona jest tylko ciężarem dla ciebie, zbędnym balastem, którego musisz się pozbyć ze swojego życia. Te słowa biły Ewę prosto w serce. Były jak ciosy, które sprawiały, że trudno jej było złapać oddech. Słyszała, jak Stefan tylko kiwał głową, bez sprzeciwu. Wtedy zrozumiała, że nawet jej własny mąż zaczyna tracić nadzieję. Chociaż nie chciała słuchać, nie mogła oderwać się od rozmowy teściowej i Stefana. Słyszała, jak te słowa wypełniały pomieszczenie, pozostawiając w jej umyśle ciężkie echo niewy boleści. Po kilku chwilach Stefan wszedł do pokoju, nie zauważając, że Ewa słyszała całą rozmowę. Ale dla niej było już za późno. Słowa te tkwiły w jej umyśle, raniąc ją głęboko. Pojęcie, że nawet jej własna rodzina może uważać ją za ciężar, za coś zbędnego, było dla niej nieznośne. To, że Stefan nie stawiał oporu, tylko pogłębiało jej ból i poczucie osamotnienia. W tej chwili Ewa poczuła się całkowicie opuszczona. Nawet jej najbliżsi zaczęli ją traktować jak obciążenie, co było bolesnym uderzeniem w jej serce. Po kilku dniach od rozmowy Stefana z teściową, atmosfera w domu stawała się coraz bardziej napięta. Ewa odczuwała w powietrzu zmianę, ale jeszcze nie zdawała sobie sprawy, jak radykalna to zmiana będzie. Pewnego dnia Stefan wszedł do pokoju, a jego spojrzenie wyrażało coś więcej niż zwykłe przygnębienie. W jego oczach Ewa dostrzegła mieszaninę smutku i ulgi, co wzbudziło w niej niepokój. Wyjedziemy jutro rano, powiedział Stefan, patrząc na nią ze zdecydowaniem, ale również z widocznym bólem. Te słowa uderzyły w Ewę jak grom z jasnego nieba. Wiedziała, że to koniec. Nie musiała mówić słowa, wystarczyło spojrzeć w jego oczy, aby zrozumieć, że wszelkie nadzieje na poprawę sytuacji właśnie zostały przekreślone. To, co jeszcze przed chwilą wydawało się być solidną skalą wsparcia, teraz stawało się jej upadkiem. Ewa przyjęła tę wiadomość bez protestu. Choć serce krzyczało jej, aby zatrzymać Stefana, by powstrzymać ten nieunikniony odjazd, wiedziała, że to koniec ich życia razem. Nie było już nic, co mogłoby zapobiec tej decyzji, która wydawała się być już przesądzona. Gdy Stefan opuszczał pokój, zostawiając Ewę sama ze swoimi myślami, w jej sercu roiło się od rozpaczy i bólu. Ewa wstała następnego dnia z ostatecznym poczuciem zatrącenia. Gdy Stefan wszedł do jej pokoju, Ewa poczuła, jakby świat zawiesił oddech.
Bez słowa Stefan poinformował ją, że spakował już jej rzeczy. Widząc jego wyraz twarzy, Ewa wiedziała, że nie ma już odwrotu. To był koniec. Z trudem powstrzymując łzy, Ewa wstała, choć każdy ruch sprawiał jej ból. Mimo fizycznej słabości, zdecydowała się ubrać, chociaż nie miała pojęcia, dokąd ich podróż prowadzi. Sięgając po ubrania, które Stefan ostrożnie spakował, odczuła pustkę w swoim wnętrzu. Było to jakby zbieranie się do rozstania ze swoim własnym życiem. Gdy gotowa, Ewa opuściła swój pokój. Stefan czekał już przy drzwiach, cicho i niepokojąco milczący. Bez słowa przeszli razem przez dom, wypełniony ciszą, która dławiła każdy dźwięk. W milczeniu weszli do samochodu, a Ewa zauważyła, jak Stefan unika jej spojrzenia. Podczas całej podróży Stefan nie powiedział ani jednego słowa do Ewy. Był to nieznany im dotąd stan, kompletna cisza, która wypełniła przestrzeń między nimi. Nawet nie patrzyli na siebie, jakby obaj starali się unikać tego bolesnego zderzenia spojrzeń, które mogłoby tylko wzmocnić ból rozstania. Droga była jak niekończący się labirynt, prowadzący ich ku nieznanej przyszłości. Ewa wzdychała w duszy, wiedząc, że choć ciało podróżuje do odległej wioski, jej serce pozostało porzucone w domu, gdzie kiedyś tliło się życie i miłość. Gdy dotarli do domku w odległej wiosce, Stefan pomógł Ewie wyjść z samochodu, ale nawet nie spojrzał jej w oczy. Czuła się jak przedmiot, który należy gdzieś odłożyć, żeby nie przeszkadzał. Z każdym krokiem oddalali się od samochodu, od siebie nawzajem, od tego, co kiedyś mieli. W chwili, gdy Stefan otworzył drzwi domku, Ewa poczuła, jakby od razu została wyrzucona na margines. Wnętrze było ciche jak grób, a obecność Stefana, choć fizyczna, była niemal zupełnie niewidoczna. Nie było żadnych słów, żadnych gestów, które mogłyby wypełnić tę przepaść, jaka rozciągała się między nimi. Pierwsze dni w nowym miejscu były koszmarem dla Ewy. Odczuwała się porzucona, zaniedbana, jak stary przedmiot, którego nikt nie chce już używać. Wszystko wokół przypominało jej o tej bolesnej prawdzie, opustoszały dom, chłód pustych ścian, pustka w sercu. Pielęgniarka, którą wynajął Stefan do opieki nad Ewą, starała się pocieszyć ją i wspierać, ale nawet jej obecność nie mogła wypełnić tej pustki, jaka opanowała Ewę. Każde słowo, każdy dotyk był jak echo w nieprzeniknionej ciemności, pozostawiając ją samą z własnymi myślami i bólem. Codzienność stawała się nie do zniesienia. Ewa czuła się jak uwięziona w klatce, gdzie każdy dzień przynosił tylko kolejną próbę przetrwania. Nocami śniła o dniach, gdy życie było pełne radości i miłości, ale gdy budziła się, rzeczywistość była brutalnym przypomnieniem o tym, co straciła. Porzucona, opuszczona przez tych, których kochała najbardziej, Ewa czuła, że jej życie zamieniło się w cień samego siebie. Mimo początkowej rezygnacji i bólu, który przeszywał jej serce, Ewa z czasem zaczęła poddawać się naporowi swojej pielęgniarki. Była to kobieta o sercu wielkim jak ocean, która nie tylko dbała o jej fizyczne potrzeby, ale także starała się dotrzeć do jej wewnętrznego cierpienia. Pierwsze kroki były trudne. Ewa, zanurzona w smutku i rozpaczy, trudno było jej nawet podnieść łyżeczkę do ustęp. Ale pielęgniarka, z uporem godnym lepszej sprawy, nie ustępowała. Powoli, ale systematycznie, przekonywała Ewę do spożywania posiłków. Były to małe kroki, ale każdy z nich był zwycięstwem nad a i beznadziejnością. Z czasem Ewa zaczęła wracać do normalności. Pod naporem codziennych rytuałów, takich jak regularne posiłki i spacery, zaczęła odzyskiwać pewną formę kontroli nad swoim życiem. Szpitalne wizyty stały się dla niej rutyną, a badania, chociaż nadal budziły niepokój, dawały jej poczucie, że coś robi dla własnego zdrowia. Nawet spacery po wiosce, choć początkowo wydawały się jej męczące i zbędne, zaczęły przynosić pewną ulgę. Choć wychodziła z przymusu, podążając za pielęgniarką, z każdym krokiem czuła, jak wewnętrzne ciężary zaczynają się rozluźniać. Świeże powietrze, szum drzew, śpiew ptaków, wszystko to zaczęło powoli wnikać do jej serca, budząc w niej dawno zagubione uczucia. Pielęgniarka, która stała się dla niej nie tylko opiekunką, ale także przyjaciółką, wiedziała, że odzyskanie życia nie będzie łatwą drogą. Ale każdy uśmiech, każde zdrowe jedzenie, każdy krok wzdłuż uliczek wioski było dla Ewy małym krokiem ku odnowieniu. Po miesiącu od przyjazdu do odległej wioski, Ewa zauważyła delikatną poprawę swojego stanu zdrowia. To było coś zupełnie niezwykłego, po tylu miesiącach cierpienia i bezskutecznych próbach leczenia, nagle poczuła, że odzyskuje trochę sił.
To było jak promyk nadziei w mroku jej dotychczasowego cierpienia. Lekarze, którzy nadal regularnie ją badali, byli zdumieni tym zjawiskiem. Nic nie wskazywało na to, żeby jej stan zdrowia miał się poprawić, wyniki badań nadal były zagadką, a przyczyna tej tajemniczej poprawy pozostawała nieznana. Ewa regularnie zaczęła chodzić na spacery po wiosce, zaczynając doceniać piękno prostoty życia na wsi. Świeże powietrze, czyste niebo, śpiew ptaków, wszystko to sprawiało, że jej codzienne spacery stawały się coraz bardziej przyjemne. Z każdym krokiem po ziemi, która niegdyś wydawała się jej obca, Ewa odkrywała nowe aspekty życia, które wcześniej przemknęły jej niezauważone. Krajobraz wioski zaczął przyciągać jej uwagę, a spokój i cisza tego miejsca zaczęły działać kojąco na jej burzliwe serce. To miejsce było jak oaza spokoju w środku burzliwego oceanu jej dotychczasowego cierpienia. Tutaj, z dala od miejskiego zgiełku i presji, Ewa zaczęła czuć się, jakby odzyskiwała kawałek swojej dawnej siły i pewności siebie. Wszystko wydawało się inne, prostsze, wolniejsze, pozbawione niepotrzebnego stresu. Dla Ewy było to jak powrót do korzeni, do rzeczywistości, której nie zdążyła docenić w pośpiechu codzienności. Ta tajemnicza poprawa zdrowia i urok życia na wsi sprawiały, że Ewa zaczynała wierzyć, że może jeszcze istnieje szansa na pełne odzyskanie życia, które kiedyś straciła. Po ponad pół roku od przyjazdu do odległej wioski, stan Ewy uległ diametralnej poprawie. To, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe, stało się rzeczywistością. Ewa nie potrzebowała już codziennej opieki. Jej ciało wciąż było osłabione, a choroba wciąż nie dawała za wygraną, ale teraz Ewa potrafiła radzić sobie sama. Lekarze, którzy przez ten czas starali się zrozumieć przyczynę jej poprawy, nie mogli znaleźć żadnego logicznego wyjaśnienia. Rozkładali ręce, widząc, jak Ewa, która jeszcze niedawno była bezradna i osłabiona, teraz stopniowo odzyskiwała siły. Z każdym dniem wydawało się, że Ewa sama się regeneruje. To było jak cudowne uzdrowienie, które nie mieściło się w żadnej racjonalnej wyjaśnieniu. Niektórzy zaczęli spekulować, że może to być spowodowane atmosferą wioski, jej spokojem, ciszą, brakiem stresu. Może to właśnie ten nowy tryb życia przyczynił się do tego, że Ewa zaczęła czuć się lepiej. Ale nawet w obliczu tych spekulacji, nadal było trudno uwierzyć, że taka zmiana mogła się wydarzyć. Czy to naprawdę możliwe, że życie na wsi miało taki wpływ na zdrowie Ewy? Czy to cud, czy raczej rezultat spokojnej i wolnej od stresu egzystencji? Dla Ewy, która z dnia na dzień czuła się coraz lepiej, ta tajemnica była drugorzędna. Miała nadzieję, że ta poprawa zdrowia będzie trwała, że każdy kolejny dzień będzie przynosił jej coraz więcej siły i radości. I nawet jeśli nigdy nie znajdzie odpowiedzi na pytanie, dlaczego to się dzieje, dla niej to było najważniejsze, znów czuła się żywa, znów czuła się wolna. Po roku od przyjazdu do odległej wioski, niespodziewanie pojawił się Stefan wraz ze swoją matką. W ich oczach malowało się przekonanie, że Ewa przegrała z chorobą. Byli pewni, że spotkają ją w stanie osłabienia i rozpaczy. Gdy przekroczyli próg domku, ich oczom ukazała się zupełnie inna sceneria. Ewa nie tylko żyła, ale promieniejąca radością i energią przywitała ich z uśmiechem na twarzy. Nie było na niej śladu po chorobie, jej oczom błyszczały zdrowiem i życiem. Teściowa, która była pewna, że już nigdy nie zobaczy Ewy, spojrzała na nią ze zdumieniem. Jej twarz odzwierciedlała mieszane uczucia, zaskoczenie, dezorientację, a może nawet lekką irytację. Nie wiedziała, co ma myśleć, jak to możliwe, że Ewa wydaje się tak zdrowa i szczęśliwa? W międzyczasie Stefan zaczął odczuwać wewnętrzny ból i żal. Był przekonany, że musi pozbyć się Ewy, bo tak radziła mu matka. Ale teraz, patrząc na Ewę, która wydawała się być lepsza niż kiedykolwiek, zaczął wątpić w swoje decyzje. Czy słusznie posłuchał matki? Czy nie popełnił błędu, kiedy odwrócił się od Ewy w jej najtrudniejszych chwilach? To spotkanie, które miało być pożegnaniem, stało się dla każdego z nich momentem refleksji i zadumy. W obliczu cudownej poprawy zdrowia Ewy, pytania o przeszłość i przyszłość zaczęły dręczyć ich umysły. Czy można jeszcze naprawić to, co zostało zniszczone? Ewa przyjęła Stefana i jego matkę zaskakująco spokojnie. Choć wewnętrznie targały nią sprzeczne emocje, gniew, żal, a jednocześnie ulga i radość z powodu jej poprawy zdrowia, postanowiła zachować zimną krew i godność w obliczu tych, którzy ją tak potraktowali. Usiedli razem przy stole, Ewa serwując herbatę i ciasteczka, jakby nic się nie stało. Porozmawiała z nimi nawet, ale gdy nadeszła chwila pożegnania, Ewa zdecydowała, że musi wyrazić swoje uczucia.
Wiem, że przyszedłeś tutaj z dobrymi intencjami, Stephanie, ale nie mogę zapomnieć, jak mnie potraktowano. Teraz, kiedy jestem już na drodze do zdrowia, czuję, że muszę to wyrazić, powiedziała spokojnie, ale stanowczo. Teściowa spojrzała na nią z zażenowaniem, a Stefan wyglądał, jakby go piorun trafił. Nie spodziewali się takiej reakcji. Ewa wstała z miejsca i wskazała drzwi. Dziękuję, że przyszliście, ale proszę was, nie odwiedzajcie mnie więcej. Teraz świetnie sobie radzę, nigdy nie czułam się lepiej. Ale muszę też skończyć z przeszłością. Zaskoczenie i zażenowanie malowały się na twarzach gości, gdy opuszczali dom Ewy. Teściowa wyglądała, jakby miała coś do powiedzenia, ale w końcu milczała, wiedząc, że jej słowa nie miały sensu w tej chwili. Stefan był w szoku. Nie mógł uwierzyć, że Ewa, którą pozostawił w tak trudnym momencie, teraz ich odrzuca. Ale głęboko w swoim sercu wiedział, że to była konsekwencja jego decyzji, jego słów, które tak głęboko raniły jego żonę. Gdy Ewa zamknęła za sobą drzwi, oddychając głęboko, wiedziała, że teraz może skupić się na sobie, na swoim zdrowiu, na swoim szczęściu. Nie potrzebowała już nikogo, kto by ją osłabiał czy ranił. Była wolna, by cieszyć się życiem tak, jak zawsze powinna.